na Facebooku pokazało mi się przypomnienie sprzed 4 lat, że byliśmy w Bieszczadach, w miejscowości Cisna na weekendzie. Taki spontaniczny wypad. No i co? Mamy piątek, wróciłem z pracy, spakowaliśmy się, mamy godzinę za 10:03 i ruszamy do Szczyrku. A pokażę wam, nie wiem czy znajdę, gdzieś tutaj miałem modliszkę. Przed chwilą przyszła tutaj do mnie modliszka. O, zobaczcie. Widzicie? O, tu na dole jest. Taki towarzysz w ogrodzie u mnie. Ale w tym roku sporo jest podobno, nie wiem, pierwszy raz u siebie widziałem. Także co, lecimy do Szczyrku, widzimy się ze Szczyrku. Mamy już poranek. Wczoraj jak widzieliście, dojechaliśmy już wieczorem, już było ciemnawo, także dużo nie nagrywałem, bo nic nie było widać. Apartament nazywa się Barbara, gdzie jesteśmy? Villa Barbara. Tak, to jakby ktoś chciał ewentualnie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam jest fajne wejście na szczyt. Tamta górka. O, tam chcę dzisiaj wejść. Zobaczymy, czy dzisiaj tu wejdziemy, czy na inny szczyt. Także widoki ładne są dookoła. My akurat mamy tutaj na dole, na parterze mamy nasz pokój, ale słońce, ale jest cieplutko, naprawdę jest fajna pogoda, cieplutko. Mamy godzinę 7:20, idę po jakieś pieczywo na śniadanie, żebyśmy sobie zrobili. Tu jest możliwość wykupienia śniadań, cena śniadań na dzień dzisiejszy bodajże 18 zł chyba od osoby. Nie wiem, jakie są te śniadania, co tam jest, ale ja idę. Ja idę sobie po bułeczki świeże i jakiś, nie wiem, może dżemik kupimy. A tam już, o, pójdziemy, pokażę wam. Tam już zaraz będzie główna droga, gdzie jest całe praktycznie centrum Szczyrku. Także do centrum mamy bardzo bliziutko. Dobra, to zaraz wam pokażę tutaj kawałek. Idę na jakieś zakupy drobne. Górki, widać na fajną górę. A to nie ma wyciągu chyba żadnego. A nie, jest coś chyba. Tutaj tej pierwszej części. Wyciąg tam jest chyba. Przepraszam, może tam się myślałem. No i ruszamy sobie na pierwszy szczyt. Mamy 1200 metrów poziomu morza. Po drodze mijamy taki strumyk, ale zabetonowany. Na razie ma zapał. Ja sapę jak parowóz już. Ona jeszcze ma dużo siły, ale bardzo stromo jest. Ale jak taka droga będzie opłytonowana, to nie będzie źle. Ale zejście już tam ładnie widać. Widoczki. A dopiero szliśmy kawałek, a ja jest dyszany. Aż teoretycznie mamy drogę. Czas dojścia, godziny 50. Fajna droga była. A teraz jest taka ścieżka. Jest bardzo stromo. Helikoptery już latają. Także w razie czego nas ciągną z góry. O, mamy 3,5 km. Tylko taką drogą. No to 3,5 km z 20 minut pieszo. No. A, z powrotem chyba zjeżdżamy. Dużo już weszliśmy. Tam jest pierwszy szczyt, gdzie można wjechać sobie liną, kolejką. To się krzesełkowy, to jest krzesełkowa chyba wyciąg. I później dalej jest tam. My chcemy tam dojść nawet, ale spróbujemy pierwszy sobie dojść do tego wyciągu i zobaczymy, czy nam sił starczy, bo może jeszcze pójdziemy tam dalej, ale zobaczymy. Cały szczyt chyba całkowity jest tam chyba 1200 coś tam metrów. Ale wam powiem, mam dokładną nazwę, będziecie mieli w opisie. W opisie gdzieś tam wyświetli się informacja odnośnie tego, jaka to jest góra, bo w tej chwili nie wiem, nie pamiętam. Przy okazji po drodze zobaczcie, ładne grzybki. Naprawdę grzybków jest dużo. Tylko ciężko zbierać jest grzyby, no bo nie ma gdzie to schować. Skrzyczne, tak, o. Skrzyczne, coś takiego. To jest wyciąg właśnie krzesełkowy Skrzyczne. Tutaj zimą się zjeżdża na nartach oczywiście. Tam będzie widać lepiej. Zejdę za tym drzewem. O.
A my teraz decydujemy latem. Mamy dokładnie dzisiaj 10-11 września. Piękna pogoda, 24 stopnie. Jest idealnie. I tam jest miasteczko na dole. Wchodziliśmy tutaj w wolnym czasie. 9.30 ruszyliśmy. Mamy godzinę 15. Godzinę 15 tutaj wejście. Stromo. Strome wejście, ale na widoki niesamowite. Idziemy oczywiście dalej jeszcze. Szlakiem niebieskim idziemy. Nie, zielonym. Szlak zielony. Także zobaczymy. W zeszłym roku nie udało nam się wejść na Śnieżkę. Na pogodę może, bo daliśmy dali radę, ale pogoda nie pozwoliła. W tym roku Tom szczyt pokonany. W lutym następny wyjazd. Nie wiem, czy Karpacz, czy Szklarska Poręba. Być może Śnieżkę znowu będziemy pokonywać. Może jeszcze planujemy wyjazd jeden zrobić sobie w październiku. Albo w listopadzie. Zobaczymy, czy nam się uda jeszcze w listopadzie wyjechać. Też na jakiś weekend. I może jakiś szczyt, może będą śniegi, może nie będą śniegi, może pogody. Zobaczymy. Może też jakieś szczyty pokonamy. Gdzie? Zobaczymy. Idziemy dalej. Zobaczymy, co nas dzisiaj, gdzie nas poniesie. A ścieżki są takie tutaj. O, taka wąziutka ścieżka, szlak zielony. Idziemy tędy. Nie, czerwony i zielony. I zobaczcie, jak pięknie. Zboczyliśmy trochę sobie z trasy. Tam mamy dalej, w lewą stronę mamy nasz szlak. Te domki, nie wiem, jak widać, mam na kamerze. Ja tu widzę w tej chwili, jak takie czerwone dachy, takie muchomorki na trawniku. Pięknie. Jezioro Żywieckie, miejscowość Żywiec. Te góry. My akurat koło tego, tam Żywca miejscowości często do Chorwacji wyjeżdżamy. W moich wcześniejszych filmikach widzicie drogę. Nie przejeżdżamy koło samego jeziora, ale przez Żywiec do Zwadronia i tam jesteśmy na Słowację. Tu jesteśmy pierwszy raz i naprawdę bardzo fajne miejsce. Można się trochę zmęczyć, można trochę wejść. Temperatura rzeczywiście fajna jest. 18 stopni, także nie jest źle. Słoneczko daje, no słoneczko 25 będzie, naprawdę. I jest bardzo fajnie. Interesuje mnie takie właśnie dzikie wejścia. Ciekawe, dokąd to prowadzi. Czy jest koniec jakaś ta ścieżka, czy jeszcze gdzieś tam szczyt. My idziemy szlakiem akurat, szlakiem niebieskim. Jeżyny po drodze dzikie, proszę bardzo. Szlakiem niebieskim wchodzimy dalej na docelowy szczyt. W tej chwili, jak widzieliście wcześniej, było chyba 800 parę metrów, a docelowo jest 1200. Także nie jest może szczyt duży, nie jest wysoko aż tak bardzo, ale już jest wystarczająco. Jest wystarczająco dla nas, także warto przyjechać. Tu na pewno przyjedziemy jeszcze zimą. I nie właśnie na narty, bo ja na ten jeżdżę, nie na desce, tylko właśnie, żeby pochodzić sobie po górach. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu chyba jakiś orczyk jeździ. Zobaczcie, ile turystów idzie. O. Tu jest polana jakaś. I tu jest chyba orczyk jakiś. Zimą. Tak mi się wydaje. Chyba, nie wiem. I tu mamy dalej wejście. Męczące, nie? Chwila odpoczynku, ale za długo chwila, bo mięśnie odpoczęły i znowuż bolą. Lepiej z marszu iść tak. Odpocznę sobie dosłownie 5 minutek i dalej. Bo tak to. Tu jest orczyk chyba idzie, nie? Tak mi się wydaje, nie wiem. Masz dwa tutaj, dwie odnogi jakieś, nie? Ale my chyba. Tu jest szlak. Szlak niebieski i czerwony. Ten musimy iść. Ale no rewelacja. Powiem wam, że lubię góry. Nie lubię chodzić dużo, ale. Wchodząc, zobaczysz, czy jest satysfakcja. Niesamowita sprawa. Tu trzeba zimą powtórzyć. Zimą ciężko, ale zobaczcie tamte miejscowości, te domki, to wszystko. Tam jest hotel duży jakiś. Jak to wszystko ładnie pięknie wygląda. No po prostu super. Ścieżka nie do opisania. Idzie się takim szlaczkiem. Tu zaraz jest przepaść, ale tam widoki
Normalnie powiem wam, że no nieziemsko. Nieziemsko jest. W sumie jesteśmy już na szlaku od Dziwonty, mamy ponad 3 godziny już. Rzekomo trasa miała trwać godzina 50, no już 3 godziny, ale sobie przerwę robiliśmy. To nie jest wyczyn, żeby na wyścigi iść, ale droga fajna. Ciekawe tu zimą jest. Czy ten też jest szlak? Czy jesteśmy w stanie zimą tędy wejść? Na pewno chcę się zaopatrzyć w raki. Czy w raki? Nie wiem, co to są raki, jak to się fachowo nazywa. Takie jest buty z korcami, to nakładki na buty. Jakbyśmy kiedyś przyjechali w lutym, w styczniu, w grudniu nawet, jak będzie śniegi, to zamiast jeździć sobie na nartach, na desce, to ja wolę iść się przejść, bo osobiście mi się to bardziej podoba niż jazda. Ale zobaczcie sami to, te widoki. No całe miasto panorama, a dzisiaj jest pogoda niesamowita. Duża widoczność jest, dużo widać. Szczyrk jest gdzieś chyba tam. O, moja Grażynka chodzi z aparatem, idzie. Też ledwo dyszy, ale daje radę. Idziemy. Nie wiem, czy tam z dołu zeszliśmy. Niby się wydaje, że to blisko jest, tak? Ale to jest, jednak jest kawałek drogi. I tam to wszystko, te miejscowości, no rewelacja. Nie wiem, która jest miejscowość, gdzie, co i jak, tak mi ciężko powiedzieć, ale no niesamowite są widoki. Także. Kto lubi? Ja lubię morze i lubię góry. A tu przechodzimy teraz przez... O, stromo ściąga mnie. Zjazd staneczkowy. Staneczkowy. No, dla narciarzy. Tutaj zimą wszystko śniegiem jest i się zjeżdża. Powiem, że tutaj w tej chwili to wygląda nieciekawie, ale jak śniegu nasypie, to zupełnie inaczej, zmienia się zupełnie cały wizerunek tej góry. I tam jest. I tam wyciąg wjeżdża bodajże. Wyciąg wjeżdża i można tam wjechać. Moja pani powiedziała, że wracamy kolejką. No wiecie, co ja myślę o kolejkach. Ja cholernie na wysokości. Ja się boję tego najbardziej na świecie. Fakt, że to będzie szybciej, ale ja wolę się zmęczyć i zejść chyba. Ale się uparłem na kolejkę. I co ja mam biedny zrobić, no? Niby to się nie wydaje wysoko. Ale patrzcie z perspektywy. Tam. Wysoko jest? Nie! Pewnie na parterze. Teoretycznie, że nie. A trzęsie? Nie, to jest teraz. Co mam za wyjście, no? Grażyna rządzi. Nie, Grażyna nie rządzi akurat, ale... Rządzi. Rządzi? Rządzi, a ja. Grażyna rządzi? Nie rządzi. Ale co to się nie robi dla Grażyny? Fakt, że mieliśmy wejść przez półtorej godziny. A wchodziliśmy, mamy godzinę 13, o 9 ruszyliśmy, 4 godziny. 4 godziny wchodzimy, także na zmęczenie swoje robi. No i chyba jednak wjedziemy kolejką. Ale na górze odpoczniemy. A tutaj normalnie jeżdżą, na nartach zjeżdżają. Ale jak? Tu zjeżdża i co? I tam jedzie gdzieś tam zakręt? Nie wiem. Trzeba zimą przyjechać i zweryfikować, jak to jedzie kolejka. Zobaczymy. Jesteśmy na szczycie. To jest jeszcze teraz widokowy. Wejdę tam, pokażę wam, porobię zdjęcia. Ale zaraz. Tu kupiłem bilety. U nas zjeżdżamy w dół kolejką. Ale idziemy zobaczyć tutaj sobie. Tam jest schronisko PTTK. Tu jest tarasik. Można sobie zobaczyć, jakie wysokości. Ale widoki, powiem wam, że niesamowite. Ale rowerami... Rowerami wjechaliście kolejką, czy wjechaliście tutaj z dołu? Z dołu wjechaliśmy. Respekt całkowity. Ja pierdyka, mają chłopaki zdrowie, wjeżdżać rowerami. Fakt, że wspomaganie elektryczne, ale mimo wszystko wjeżdżać tutaj to jest masakra. I zobaczcie, tu mamy powoli. Widać już jezioro Żywieckie. Tamto całe promenady miasta.
różne miejscowości. Także no jest naprawdę kozacko, doszliśmy na szczyt. Swobodnie się udało. Jesteśmy w stronie skutera TPK. Muzyczka przygrawa, zobaczcie sobie. Pan gra tutaj. Ale zobaczcie te widoki, no niesamowite, są to panorama. Ja pozwolę sobie przejść między stolikami. I te widoki są niesamowite, zobaczcie. Tam jeszcze pójdę sobie, tam wam nagram też. Zobaczcie, jakie widoki. I taki typowy chillout odpoczynek, ale patrzcie tych rowerzystów. Oni wjechali tutaj na rowerach. Większość rowerów akurat jest wspomaganiem elektronicznym. Ale którędy oni wjechali, bo tą drogą, którą myśliśmy, to byśmy nie dali rady. Myślę, że innym szlakiem, może z tej strony, może wjazd jest taki lepszy. Rowerami wjechali. Powiem wam, że fajna, to jest jedna jakaś grupa, bo mają koszulki te same, rowery mniej więcej mają zbliżone. Powiem wam, że fajna byłaby wyprawa taka rzeczywiście rowerem, ale rzeczywiście, takie wspomaganie metonicznym, bo jednak górę wjechać, 1200 dokładnie wam powiem jeszcze ile metrów, bo mam książeczkę, kupiłem sobie książeczkę, zakupiłem, odnośnie szczytów, teraz każdy wyjazd będę sobie śledził, a nie mam, mam pierwszą pieczątkę, że wszedłem na szczyt i teraz każdy wyjazd będzie książeczka, gdzie będziemy sobie stemplować każde nasze wyjścia. Ośrodków PTK oczywiście, bo większość schronisk jest PTK organizowanych na takich wyjazdach. No i właśnie teraz pytanie, skąd oni wjechali, ta grupa, wracając do tej grupy rowerowej? Bo po naszej drodze byłoby ciężko wjechać. Tutaj wjechali rewelacyjnie. Później pójdę z drugą stroną, pokażę wam drugą stronę. A z tej strony widać to jezioro Żywieckie. Zobaczcie, jak to wygląda. No rewelacja. Akurat no, tam z dołu też było ładnie widać, ale no. Panorama jest niesamowita. Także fajnie wejście. Satysfakcja z wejścia jest ogromna. Zobaczcie, tu jakie widoki. Siadamy gdzieś, w jakimś fajnym miejscu. Chciałem tam pożądać. Tak, przepraszam. Jak widzieliście, doszliśmy na szczyt. Niestety kamera mi padła, bateria się skończyła. Nagrywa się, bateria się skończyła. I nie mogłem dograć materiału, jak zjeżdżamy kolejką linową. Zjechaliśmy sobie kolejką linową. Koszt kolejki linowej to jest 36 zł bodajże od osoby. Tak, 36 zł od osoby w jedną stronę. Także no przeżyłem to jakoś. Jesteśmy już w domu. Weekend szybko się skończył. No i co? I teraz myślę, że wolny będzie 11 listopada. Także myślę, że planujemy wyjazd na 11 listopada gdzieś. Może jeszcze raz Szczyrk, może Karpa Szklarska Poręba, może Zakopane. Nie wiem, zobaczymy. Także wyjedziemy, może jakaś grupa z nami pojedzie, tym razem nie sami. Także zobaczymy, jak to będzie. Mamy na to 2 miesiące. A tymczasem co? Do roboty trzeba iść, skończyło się wolne. I tyle. Trzymajcie się i pozdrawiam.